I hejo, hejo, w taki oto sposób ja już jestem gotowa do roboty. Jestem gotowa do pracy. O, strój mam w pracy, także nie muszę się... Kurczę, światła nie mam, ale mam ładne usta i mam ładne paznokcie. I idzie właśnie mój Red Bull, poprosiłam o Red Bulla, zobaczcie. Tam idzie. O, idzie moc, yes, power, girls, power. Give me my Red Bull. Nie ten, to tam jest skwedał. Dziękuję, kochanie. To co, mamusia leci, tak? Grzeczni bądźcie, słuchajcie się niani. Buziak, nie, no to już wzięłaś. Nie będziesz piła, Oli. Daj mi tego zanieść do domu. No, także ja zmykam do roboty, odezwę się do was może po pracy, w zależności do której będę. Nie otwieraj. Nie. W zależności o której wrócę, to może się odezwę. Ale mam ładny makijaż, chciałam wam pokazać, co nic nie widać. Zrobiłam sobie kreskę tym collection takim glitterem. Mogę półtorej? Chciałam się powiedzieć, ale mam się ułożyć ładną kreskę. O! Pokaż, widać teraz kreskę? Nie widać. Spoko, zmarszczki widać. I usta. Świecące. Pillow. Pillow coś tam, coś tam. Pillow plump chyba. Nie wiem jak się nazywa, już zapomniałam, ale to takie wszystkie z tych, co tak mam dużo. Ładna jestem. Żart. Ja też. Dobra dziewczynki i chłopczyki, ja spadowuję i życzę wam przyjemnego wieczoru i słyszymy się niebawem. Dzień dobry, witam się z wami drugiego, słuchajcie. Ja właśnie popitalam, słuchajcie, do pracki, idę na sprzątanie, ale tylko na 2 godzinki. Potem resztę godzin oddaję kumpeli, bo nie jestem w stanie ich zrobić. Mam trochę przygotowań. Otworzymy sobie kalendarze, chyba nawet zaległe. Można powiedzieć, że już praktycznie chyba tutaj tak, już jestem chyba na miejscu zaraz. Także co? Życzę wam przemiłego dnia i odezwę się do was po pracy, czyli jak wrócę. No jakieś 2-3 godzinki powinna być ready. Także do usłyszonka, kochani. Odzywam się później. Taki lasek jest, patrzcie. Taki lasek i pachnie grzybami. Normalnie grzyby czuć. Zaraz będę wracała, to pozbieram. Nie no, żartuję. Okej. Spadam, bo skręcam tu w lewo, także do usłyszonka. Hejo, hejo! Witam się z wami po pracy. Słuchajcie, w ogóle chciałam się odezwać po samej robocie, ale akurat z bratową jeszcze rozmawiałam. I kurde, dostałam, słuchajcie, właśnie od państwa, których dzisiaj sprzątałam, czyli od szefostwa, winko, ale mnie wszyscy rozpijają, słuchajcie, no. Także będzie upojny ten koniec roku. Także dostałam winko i chciałam wam pokazać i kurde, szłami mi się wyrąbało. A dlaczego teraz tak trzymam tu na tej kopercie? Bo... Słuchajcie, oglądałam ostatnio, tak, tu jest mój adres, jak chcecie, to sobie możecie oglądałam ostatnio filmik, słuchajcie, to znaczy story u Eliski i Trypsona, znaczy od Trypsona, która mówiła, że jeszcze do dziś jest promocja, bla, bla. Ja teraz zapomniałam, co to była za stronka, nie mogę skojarzyć. Kurczę, Miss White. Muszę sprawdzić, bo tu chyba nic nie ma. Poczekajcie, jeszcze sprawdzę. Tu nie ma, ani nie ma adresu zwrotnego. W każdym razie ona pokazywała, że ma zegarek z tejże stronki i że jest ostatnia teraz, ostatni dzień czy 2 ostatnie dni na promocję, że płacicie tylko za wysyłkę, nie za zegarek. I ten zegarek rzekomo niby był tam wart, naprawdę tam wcale nie mało. I wygląda on tak, teraz widzę go na żywo, jest naprawdę ładny i jest ciężki. Z czego to jest? Poczekajcie, zaraz wam tu coś przeczytam może. Spirit? Dobrze mówię? Czekajcie, pokażę wam, zobaczcie. Spirit! No jest naprawdę ładny. Oli, co myślisz? Zobaczcie, jak on jest wykończony, pięknie, taką ma tarczę, tu ma jeszcze takie cyrkonie. No powiedzcie, że nieładny. Bardzo ładny, ja za niego dałam 6 pontów, słuchajcie. No jak mi nie będzie żółknąć, to naprawdę super. Także warto zaglądać dziewczyny, jak ktoś tam gdzieś tam wam pokazuje na story, wiecie, i korzysta z tych swoich przywilejów influencerowskich, to korzystajcie. Ja wam polecam. Ja dam wam później w opisie może namiar, skąd to było i wejdźcie sobie, bo być może nie ten będzie konkretny, ale być może się okaże, że będzie inna jakaś promo, gdzie właśnie będzie zero za produkt i tylko za wysyłkę. Nie ukrywam, że czekałam na niego ponad 2 tygodnie, dwa nawet może i pół, nie wiem, już nawet zgubiłam się w czasie i przestrzeni, ale przyszedł, dzisiaj przyszedł, słuchajcie, zobaczcie.
Pokazuję Wam na żywo i ona właśnie go pokazywała na takim fajnym story na tle choinki. Przepięknie wygląda. Naprawdę jest wykonany super. Jest ciężki, tylko ja pewnie będę musiała sobie, no standardowo, będę musiała sobie chyba zmniejszyć ten. Ale jest naprawdę bardzo ładny. Wydaje się, może teraz nawet, żeby mi zrobili. I się spytam, ile to by kosztowało. Także taki zegareczek, chyba dałam 6 funtów, czy nawet nie, czy może 5, nawet nie pamiętam. Między 4 a 6 funtów dałam za ten zegarek, także powiedzcie, że się nie opłaca. Ładne pudełko i prezent dla kogoś, naprawdę idealny. Także to tyle. Tu jeszcze Wam też pokażę, bo też dostałam prezent. Po prostu co za rok, co za rok. W ogóle opakowanie przepiękne, bardzo mi się podoba ten jelonek. O, i dostałam od Kasi. Kasia wczoraj właśnie wpadła do mnie na grzańca. Po mojej pracy posiedziałyśmy sobie godzinkę, czy tam półtorej, już nie pamiętam, po 12 wiem, że poszła. No, także dostałam, zobaczcie, jakie cudeńka. Po prostu moją kawę. Moją, którą ja zawsze właśnie w Anglii, jak szłam na sprzątania, to sobie ją brałam zawsze w łapkę. Dlaczego? Brałam ją sobie też do klienta na przykład, bo może nie ta, bo ta to jest normalnie do kubka. Zaraz Wam coś pokażę. Dostałam, zobaczcie, ile. To szaleństwo po prostu, szaleństwo kawowe. Takie piękne kawy, cappuccino latte, to dostałam. No i tu pisze, że jakaś nowość, ja ich nie widziałam, nie pamiętam już, którą ja piłam z tego. I tu, żeby nie było, o, i to jest coffee to go, ja Wam już o tym na pewno mówiłam i nie wiem nawet, czy na filmiku jakimś sprzed roku, czy z 2 lat, właśnie jak byłam w Anglii, czy Wam o niej nie wspominałam. To jest ta, którą już kupowałam. Tutaj macie 4 kubeczki, które tu zdzieracie tylko opakowanie i zalewacie wodą. Dlatego to jest coffee to go, więc wystarczy tylko zalać wodą. Widzicie? Just add hot water. I dostałam jeszcze jedno. No po prostu mega, 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 mega. Takie dostałam. Zobaczcie. Miam, 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 miam. Już bym teraz sobie wzięła nawet na wynos, ale wiecie co? Szkoda mi. Szkoda mi będzie. Taką kolekcję dostałam, także Kasieńka, kochana moja, bardzo Ci dziękuję. Kasia czasem mnie ogląda, także jeżeli oglądasz ten filmik, to bardzo, bardzo Ci dziękuję. Love you. Love you. No, także mam teraz kawy, zapas, słuchajcie, przynajmniej do nowego roku. No, czyli ile? Kilka dni. Nie no, żartuję, ale super. Mega się cieszę. Bardzo dziękuję. I przesyłam buziaki. I co? I stojąc może tu, w tym całym świątecznym rozgardiaszu, słuchajcie, może sobie wylosujmy. Wszystko tu jest, słuchajcie. Tu właśnie taka miejscowa fajna, gdzie sobie, czekajcie, bo nie wiem, teraz 21 był, nie? Muszę cofnąć się o jedną, bo nie wiem. Zaraz muszę lecieć na pocztę. No wyjdziesz. Tak, 21 był, czyli 22. Biorę karteczkę. Mak. Kredka. Kredka z Maka. Dochodzi dzisiaj. Oli, dzisiaj jest 22? Dobra, czyli dzisiejszy tylko biorę. Tak, bo jutro 23. No dobra, i 24 w poniedziałek. Okej, okay, także mak, kredka. Później Wam dopowiem. Teraz jest godzina 11:48. Ja brykam na pocztę, bo mam awizo. Jestem ciekawa, co to przyszło. Jeżeli będzie trzeba, to zrobię Wam właśnie jeszcze unboxing podczas dzisiejszego vlogmasa. No. No, a teraz odzywam się ja. Czekajcie, co za zoom. No, także to jest ta karteczka z Maka. Później wam pokażę, dopowiem. Ja dzisiaj mam na 16 do roboty. Kawę sobie chowam z powrotem do tej torby, bo mi się tak podoba. Szkoda mi ją używać, no, bo jest fajna. A wiecie, szybko się skończy. Także na razie niech sobie tutaj leży, bo wygląda to fantastycznie. Czekajcie, sadzam. Bardzo ładnie pomyślałam w ogóle, idealnie, jeżeli chodzi o... A wielkość. No, a ja i mój strój roboczy, czederski. No, także ja, a właśnie Kasia to jest właśnie ta, którą właśnie biorę na sprzątania. Czyli jak ja na przykład teraz skoczyłam, a jeszcze chcieli klienci, żebym jeszcze porobiła Ci przynajmniej 4 godziny, no niestety nie jestem w stanie, bo mam zbyt wiele rzeczy do zrobienia, do ogarnięcia, no i muszę ogarnąć to wszystko sama. Także właśnie Kasię poprosiłam, aby poszła za mnie, tak, że sobie po pierwsze coś zarobi, a po drugie, wiecie, na święta przyda się jak nic, a ma dzień wolny, także subcio. Dobra, to ja lecę, spadam i zobaczę, co to za przesyłka i za chwilę wracam. I hejo, hejo, czekajcie, co to tu widać? No, czekajcie, jakoś muszę Was tu posunąć. Ja oczywiście nie umalowana, jak żeby inaczej. Bo po co, na co i dlaczego? Dobra, nieważne, inaczej nie jestem w stanie ustawić. Pokażę Wam mini haul z szafki.
ponieważ byłam i coś tam pozakupywałam, to wam pokażę. Tak szybko, szybko, bo będę robić właśnie farsz do takich nie pasztecików, bo ja zamiast pasztecików po prostu robię, słuchajcie, swoje takie w cieście francuskim. Takie jakieś ciasteczka, to będą po prostu, nie chcę. Nikt u mnie pierogów z kapustą i z grzybami, więc będą one. Wiem, chciałam do pracy każdemu wziąć takie, to są podwójne paczki, to Fifi i do tego kartka po prostu. Oni każdy tam kupuje czekoladę i kartkę daje, więc ja uznałam, że będę inna i coś świątecznego. Także to miało być dla wszystkich do roboty, ale co się okazuje, że kupiłam tylko 3 albo 4, tylko były sztuki. I niestety spytałam panią, ale to był ostatni karton na sklepie, więc pozostałe po prostu będą pojedyncze. Że po prostu reszta dostanie taką mniejszą. No co ja zrobię? Nie zrobię, a chciałam, żeby było to samo, a nie jakieś wiecie, wyróżniało. Widzę, że tu jest jakieś chyba... Aha, tu jest 12, tu 15. Jedną wzięłam, jakieś w ogóle jeszcze inne. Nieważne, w każdym razie każdy w robocie dostanie taką... Reszta 4 osoby chyba taką, nie ma znaczenia tam dla kogo, po prostu tym, z którymi będę na zmianie, dostaną na pewno tą większą, to na bal. Dziewczyny już ode mnie dostały prezenciki, upominki, więc reszta dostanie dziś myślę i jutro chyba jeszcze. Dalej, co zakupiłam? Taki worek, ponieważ nie już były przebrane opakowania na prezenty. I taki worek zakupiłam, w który po prostu powrzucam, wiadomo, że on nie będzie cały wypchany dolarami. Ale uznałam, że właśnie do niego powrzucam, o, jak się go zwęży, to jest spoczko. I tu powrzucam właśnie takie drobne upominki. Już wam powiem, jeszcze zakupiłam taki talerz, jeszcze jeden, czerwony kupowałam chyba ostatnio i jeszcze zakupiłam taki jeden, żeby coś tam na stole ładnie postawić. Więc zakupiłam im Milkę, taka Milka, oni tam takie smakołyki powybierałam w miarę. Takie Mikołaje i Renifery, to jakiś właśnie tak fajnie grzechoczą. Więc tu jest to, chyba dwa takie brałam opakowania, nie wiem, słuchajcie, zaraz będę tutaj kukać. Takie opakowanie Cadbury tych cukierków. Tu jest karta taka, zobaczcie, wzięłam taką kartę i tu będę pieniążki przeznaczać mojemu bratu, bratowej i ich dzieciom. Więc tutaj sobie będą mogli wybrać sami i to po prostu wykorzystać, na co będą chcieli. Kupiłam otwieracz do puszek, bo mój nie działa. Dalej, mamy jajka niespodzianki, 4 jajka, taka wersja też świąteczna, jak widzicie u góry, bałwanek. Więc tu są 2, 3, 4, a byłam też zmniejszyć zegarek, 4 jajka, taką, no, tą taką obcinaczkę, wiecie co chodzi, golarkę do marchewki, nieważne. Takie waty cukrowe, bo oni uwielbiają, więc Karola, że mówiłam, że uwielbia watę cukrową, więc jej wzięłam 2, a dzieciaczkom wzięłam po takich mniejszych. Jeszcze mam tutaj dla nich i dla Karoli właśnie, o, dla Karoli jest taka większa, w takim pudełeczku, wata cukrowa, taka kolorowa, także raz i dwa i jeszcze im wzięłam. Tu wzięłam sobie kostki, te takie rosołowe, właśnie te, co potrzebowałam, takie chicken, tak, o smaku chickena, czyli kurczaka. Znalazłam woski, z tego, co uwielbiam świeczkę. No i takie Oreo, dużą paczkę takiego Oreo jeszcze wzięłam. No i to wszystko i chyba to wszystko, tak. Co kupiłam? Sztućce, bo nie mam zbyt wystarczająco sztućców. Takie sztućce dokupiłam, takie złote, ze złotą rączką, więc to. Mamy następną siatkę, co tu jest? Aha, jeszcze jedno dla nich. No mówię, że wziąłam 2, bo jest 4 dzieci, a są po 3. Co? Dzieciakom moim wzięłam jeszcze winogrona, te bezpestkowe. Taką rzecz jeszcze wzięłam, salted caramel, to są te takie matchmakersy. Miętowe też lubię, dzieci też moje jakiś tam smak lubią. Chyba Dame? Jaki wy zawsze kupowaliście? No te takie, co kupowaliście w paczuszce, to jak? No to miętowe, dobra. No to wzięłam jeszcze takie. Także żeby sobie tu mieli. Zaraz. Muszę dobrać. I co jeszcze? Tu wzięłam jeszcze do paczuszki dla mojego brata dzieci, czyli dla Amelki i dla Dominika. Także tutaj mam to. I tu jeszcze są 2. Tak jak wam mówiłam, właśnie chyba były tak. 1, 2, 3. Czyli 3 tylko były w ogóle na sklepie i niestety już się skończyły. I nie dziwię się, nie wiem, czemu nie kupiłam ich wcześniej. Także takie zestawy.
Mam trzy. Jest ketchupu. Jest ketchup tutaj na stole, kochanie. Open your eyes. Stał na stole. Tu stoi teraz, ktoś go przystawi. Także to by było na tyle i za chwilę jeszcze szybciutko też Wam pokażę open boxa od razu tej przesyłki, co przyszła. Double decker, te takie jeszcze wziąłam moim dzieciaczkom. No i tutaj mamy przesyłeczkę, nie wiem skąd, bo nie jestem w stanie skojarzyć, pamiętać. Sprawdźmy, czy tutaj jest skąd to? Za chwilę wejść na maila i to sprawdzić i odpisać, bo rzecz kojarzę z zamówienia już. Ale nie powinna przyjść jedna. Zamówiłam takową rzecz. Nie pamiętam teraz, dam Wam później znać, z czego to było. Czy zobaczymy, czy jest na metce coś? Nie, size M, więc dobrze, że wziąłam M-kę. Tak to wygląda, później Wam przymierzę, zrobię Wam try on haul. Tylko sobie obejrzę. Fajnie wykonana, taka jeansowa kurtałka. O, tutaj jest takim rękawem. Albo to było z... Dobra, nie będę tutaj strzelać sklepami, bo nie wiem. Taka dłuższa, z kieszeniami, jeansowa i do niej jest podpinka, pod spód, czyli ona będzie miała, jak się odepniecie, to będzie miała właśnie taką bluzę, którą można nosić jako bezrękawnik. Mega, mega. Naprawdę jest fajnie wykonane, cieplusińskie, widzę, będzie ekstra. Tylko właśnie nie pamiętam, albo, mogę powiedzieć, albo z Shein, albo z Vero Mody, bo teraz nie jest Vero... Vero Voga, o. Więc poczekam, za chwilę kuchnę też może, jak zdążę, maila i im odpowiem, co zresztą. A tymczasem biorę się, bo mam sporo do zrobienia, dopijam kawę. Przed chwilą też z mamą rozmawiałam i będę właśnie za chwilkę podgotowywać moją kapustę. Przepysznie kiszoną, kwaszoną. Dobra, biorę się i odzywam się do Was później. No, więc Wam teraz pokażę. Co nieco, tutaj opogotowuję kapustę, dodałam zielę angielską, nie no, ja sobie, tutaj gotuję sobie kapustkę, obgotowuję ją sobie, żeby nie była taka kwaskowa, to nie muszę tłumaczyć przecież zresztą, tak, dodałam trochę pieprzu, dodałam troszeczkę soli, ale bardzo mało, dosłownie szczyptę, dodałam ziele angielskie i dodałam lubczyk. Tak, dodałam lubczyk. Wiem, że może to dziwić, ale ja dodaję lubczyk do takich niektórych potraw, bo lubię po prostu. A tutaj sobie robię pieczareczki ciężko tu się patrzy i obsługuję jeszcze telefon, z cebulką. I za chwilkę to będę tutaj jeszcze dokładać. O, kroję sobie, przygotowuję, piję sobie Red Bulla, tutaj mam przyprawnik, no i działam. Wszystkiego od początku do końca nie będę pokazywać, bo każdy wie, sorry, jak zrobić farsz na krokiety, czy też na te właśnie paszteciki, więc ja Wam będę tak co chwilę pokazywać mniej więcej, co robię. Dzisiaj zrobię sobie tylko farsz i nic więcej nie zdążę, bo jak widzicie jest 14:19:20, a ja 15:40. 5 muszę wyjść, więc ten czas chcę właśnie wykorzystać na to, żeby to zrobić, a jeszcze chcę zrobić marynatę do kurczaka i być może też właśnie się odezwę w międzyczasie. Także dokrajam sobie pieczareczki, dodaję i odezwę się do Was później. I dobry wieczór, witam się z Wami serdecznie w ten przepiękny sobotni wieczór, bo w ogóle jak spokojnie jest, powiem Wam, że mega spokojnie. Ja właśnie wracam z pracy do domu, on się oko zaświeciło, słuchajcie, jakbym na Sylwestra szła przynajmniej. No, ja właśnie idę do domu, czekajcie, wtedy do klatki. Oj, jakieś butelki. No, co chodzi? Dobra, wejszłam, idę. Idę do domu i powiem Wam tak. Jestem zrąbana jak koń po westernie. O, a co to są strzałki moich dzieci? Patrzcie, strzałkę znalazłam. Czy tą strzałę, w sensie tą od tego. Ten nabój taki. Także idę do domku. Jestem podnięta, jestem zrąbana, się było tak po prostu busy, że się w parę nie mieści. No i tylko modlę się, żeby jutro też tak nie było. A jutro czeka mnie i Was niespodzianka. Ale to dowiecie się. Cześć! Heja! Poszła Karola już? Mhm. Jak było? Fajnie? No, ja jestem padnięta, strasznie. Miałam jeszcze dzisiaj coś robić, ja nie wiem, czy ja cokolwiek dzisiaj zrobię.
po prostu padam na pyska. Zrobiłaś to, co cię prosiłam. Patrzcie, poprosiłam Oli, żeby pod moją... O, jeszcze czałkę znalazłam na klatce schodowej. It's yours? Nie wiem, jak się tam znalazło, nie? Też się zastanawiam. No, także zobaczcie, marchewka czeka, czyli jednak muszę coś robić. O, ja ryby nie wzięłam. Muszę się wrócić do roboty. Dobra, ja się wracam na chwilę do roboty i zaraz przychodzę. No i okidoki, robaczki. Padam na pysk. Jest godzina 1:40, czyli druga, czyli u Was trzecia w Polsce. Farsz przygotowany, masełko, bo mam końcówkę oleju. Rybka przygotowana, fileciki pokroiłam na mniejsze kawałki niż zwykle, dlatego że mam zamiar się jeszcze nią podzielić. Tutaj mamy mączkę, tutaj mamy patelenkę. No i co? Jedziemy. Rybka, mąka i na patelenkę. Rybka, mąka i na patelenkę. I mąka, o, pięknie. I tak wszystkie fileciki. Jeżeli chodzi o farsz, nie farsz, Boże, widzicie, ja już po prostu bredzę. Ja jestem padnięta jak nie powiem Wam co. A jeszcze tak między nami dziewczyny, to jeszcze mam okres. To sobie wyobraźcie, ja po prostu nie będę mówić nawet. Nie będę narzekać, bo trzeba się cieszyć. Niespodzianka tuż. Jutro już Wam będę mogła, to znaczy dzisiaj już Wam będę mogła powiedzieć, co to za niespodzianka. Dobra, czekajcie. Smażymy. Rybkę muszę niestety przygotować sobie właśnie wcześniej, bo nie dam rady, bo ja po prostu nie dam rady. Jutro nie mam jak, jeszcze idę po południu do pracy. W poniedziałek, jak ja pracuję w poniedziałek? Nawet nie pamiętam, słuchajcie, muszę w grafik kupnąć, jak ja robię w poniedziałek. No, także mamy gotowanie, chciałyście gotowanie u mnie, to bardzo proszę, jest ku temu okazja, więc się z Wami dzielę. Zaraz Wam pokażę właśnie mój... Nie farsz, no moją tą, do rybki po grecku, marcheweczkę. Szkoda, że nie możecie czuć, jak to pachnie. Pachnie naprawdę przepięknie. No i teraz co? I rybka się smaży. Na złoto. Tutaj mam, kurczę, olej, wiecie co, nie dam go, bo to jest olej, kurczę, z garlikiem. Dlatego ubolewam i smażę na masełku. Dobrze, że mam masę. I dodamy jeszcze, o, no. No i co? I tak posmażone filety będę układała tutaj w dwóch naczyniach żaroodpornych i będą czekać na mnie na jutro, znaczy na dziś, a tymczasem ja będę zaraz szła spać, ale jeszcze się z Wami pożegnam, żebyście mogły zobaczyć, o której godzinie ja pójdę spać i o której jutro wstanę i się do Was odezwę. Buziaki! No dobra, sorry, że z lodówki, ale już po prostu schowałam, zapomniałam, że miałam Wam pokazać. Wyjmę to drugie, czekajcie. O, tak wygląda moja ryba po grecku. Tu jest jedna, tu jest jedno naczynie. Tutaj marynuje się cały kurak w marynatce. Farsz, druga ryba po grecku. Tu zostawiłam jeszcze rybę i zamknęłam w woreczku, dlatego że być może dzieci będą wolały bez warzyw. Oczywiście choroba moja współczesna, taka lekko nabyta. Mianowicie musiałam już od razu sobie posprzątać, bo inaczej bym nie zasnęła. I tutaj mam warzywka. O, proszę bardzo, warzywka na sałatkę jarzynową, którą będę robiła rano, czyli niedługo. Zegarek. Tidum. 2:40, czyli u Was 3:40. Ja się z Wami żegnam. Życzę Wam kolorowych snów. Co niektórym już dzień dobry. A ja idę spać. Idę w końcu spać. Rano trzeba wstać, czyli całkiem niedługo, i wziąć się znowu do działania. Ogarnąć nieład artystyczny z tego miejsca. Tutaj sobie już posprzątałam. Blaciki wytarłam. Tutaj powycierałam. Podłoga będzie do umycia. Zresztą te wszystkie kafty będą do zmiany, bo one są powyrywane. Wszystko się pozaciągało, ale to nieważne. No i co? I zmykam. Także tym świątecznym akcentem
Żegnam się z Wami, dziękuję bardzo za chwilę uwagi. Mam nadzieję, że mimo wszystko vlogi Wam się podobają. Jeżeli tak, zostawcie łapkę do góry. Jak nie, to będę wiedziała, że Wam się nie podobają. Nie będę nagrywać. I już. Dobrej nocy Wam życzę, robaczki. Buziaki, pa. Bajo!